Byli filarami pierwszej drużyny Tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie. Przez wielu kibiców zaliczani są do legend klubu. Utytułowany bramkarz Tęczy Kamil Duchnowski oraz kapitan Tomasz Przybylski zakończyli oficjalną karierę piłkarską. Historię każdego miejsca tworzą osoby, tworzą ludzie. I myślę, że warto tu dzisiaj powiedzieć o dwóch panach, którzy stworzyli historię sportową gminy Krosno-Odrzańskie. To pan Tomasz Przybylski i pan Kamil Duchnowski, którzy są dzisiaj tutaj z nami. Są to zawodnicy naszego Miejskiego Klubu Sportowego Tęcza. Miejskiego Klubu Sportowego, podkreślam. Tęcza, która miała wielki wkład w rozwój samorządu gminy Krosno-Odrzańskie, ale też była dla nas niejednokrotnie powodem do dumy. Dzięki zaangażowaniu między innymi takich osób jak pan Tomasz Przybylski i pan Kamil Duchnowski. Pan Tomasz Przybylski grał z numerem 4 do tej pory w drużynie Tęczy. Jest wychowankiem w ogóle Tęczy. Gra na pozycji obrońcy. Od 3 sezonów pełnił funkcję kapitana Tęczy Krosno-Odrzańskiej. Pan Kamil Duchnowski jest również wychowankiem Tęczy. Gra na pozycji bramkarza. Treningi rozpoczął w Tęczy Krosno-Odrzańskiej w roku 1996. Jego pierwszym trenerem był Grzegorz Noga. W zespole seniorów zadebiutował w 1998 roku. Oprócz bardzo dobrych występów w bramce, m.in. w Pucharze Polskim w futsalu z Piastem Gliwice, ma także na swoim koncie kilka strzelonych bramek, m.in. w Pucharze Polski z Czarnymi Witnica. Znakiem rozpoznawczym Duchnowskiego jest bardzo dobra gra na przedpolu, współpraca z linią obrony, a także dribbling. Za wiele lat poświęconych krośnieńskiemu klubowi burmistrz Marek Cebula podziękował zawodnikom podczas sesji Rady Miejskiej. Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości, to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe. Wydaje mi się, że niejednokrotnie na treningach właśnie taki zapał ducha pokazywaliście i za to bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie przekazać wam koszulki, które są z waszymi imionami, nazwiskami, z waszymi numerami, które nosiliście w Tęczy. Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Proszę posłów, którzy byli na Tęczy. Dziękuję dla nas. Kamil, bardzo dziękuję. Szczerze, że myślę, że głos będzie mi drżał. No, czujemy się zaszczyceni z tym, że możemy tutaj być. Dziękujemy panie burmistrzu za docenienie tego naszego szpalu w rozwój, myślę, tego pięknego sportu, jakim jest piłka nożna. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za docenienie. Po prostu, tak jak pan burmistrz powiedział, my się z piłką nie rozstajemy, nigdzie nie wyjeżdżamy, my na pewno przy Pocztowej będziemy na większości spotkań, bo Tęcza to nasza historia, Tęcza to nasi przyjaciele, Tęcza to nasz dom. Myślę, że to się nie zmieni. Dziękuję uprzejmie. Ostatnim meczem piłkarzy był mecz z Kariną. Jak na razie było to jedyne oficjalne podziękowanie dla piłkarzy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zarząd Tęczy nie zrobił pożegnania zawodników, sami piłkarze. Zarówno Tęczy, jak i Kariny zrobili nieoficjalną uroczystość, podczas której podziękowali Kamilowi Duchnowskiemu i Tomaszowi Przybylskiemu za grę w Tęczy.